zadanie na maturze z historii sztuki 2023, które zmiotło z planszy prawie wszystkich maturzystów. Tylko 9% zeszłorocznych maturzystów było w stanie poprawnie w całości rozwiązać to zadanie. Czyli aż 91% 9 na 10 maturzystów nie potrafiło rozwiązać tego zadania. Czy to zadanie dotyczyło sztuki nowoczesnej albo współczesnej, jak obstawiasz? Wcale nie. To była sztuka polska okresu klasycyzmu i były to dwa budynki, dzieła architektoniczne. Po prostu trzeba było znać podstawowe informacje na ich temat. Znasz je? No właśnie. Jeżeli ty też czujesz, że jesteś w tych 91%, które by nie ogarnęło, to mam dla ciebie złą informację, bo to są totalnie podstawowe, kanoniczne dzieła, które trzeba znać. Jeżeli potrzebujesz je powtórzyć, to spokojnie, bo jest jeszcze ratunek. Startuje właśnie crash kurs powtórkowy, ratunkowy do matury z historii sztuki, sztafeta maturalna. 10-11 maja w 8 godzin powtórzymy 8 epok. Nie ma cudów, od zera się w 8 godzin nie nauczysz, ale wszystko sobie uszeregujesz. Dostaniesz nagrania, z którymi potem jeszcze będziesz powtarzać. Do zobaczenia na sztafecie. Skomentuj koniecznie tą rolkę słowem sztafeta, a ja podeślę ci wszystkie informacje o kursie.